Witam Państwa po raz kolejny w programie Poznaj Swojego Radnego. Dziś moim Państwa gościem po raz kolejny jest Pani Renata Wierzbicka, radna niezależna. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa. Rzeczywiście jestem radną niezależną. No, niezależną tym bardziej od niedawna. Ale nie w tym celu Pani tutaj się znalazła. Chodzi o to, że ostatnio był okres ten świąteczny, teraz jest okres noworoczny. Największa wigilia, którą Pani zorganizowała. Na 1200 osób, z tego co pamiętam. Tak, to miała być wigilia na 1200 osób i rzeczywiście ona została zorganizowana, ale nie tylko ja ją organizowałam, bo współorganizatorów było więcej. Był Hotel Maria z Dorotą Barańską i z jej rodzicami, z Romanem Ludwiczukiem i z wieloma innymi osobami, które nie chcą, żebym mówiła o nich, ale chcą wspomagać tą wigilię. Ale jak to jest z tą wigilią? Bo wszystkie wigilie, wigilia miejska, wigilie gdzieś tam, nie wiem, jakichś stowarzyszeń czy organizacji, każdy stara się pokazać to, a wy z roku na rok bez udziału mediów. Tak, to prawda. Nie robimy tutaj czegoś takiego jak zapraszanie mediów. Uważamy, że jest to jeden dzień w roku, najważniejszy dzień w roku dla każdego jednego katolika. Jest to Wigilia, zasiadamy przy stole, łamiemy się opłatkiem, modlimy się, śpiewamy kolędy. I uważam, że każda osoba, która na takiej wigilii, na taką wigilię jest zaproszona, powinna czuć się dobrze, nieskrępowanie, nie chciałaby chyba być fotografowana czy filmowana z racji tego, że nie każdy chciałby się utożsamiać z tym, że jest biedny, że jest czymś tam, jakąś osobą gorszej kategorii, chociaż uważam, że tak nie jest. Są to osoby, które najczęściej są samotne, osoby niepełnosprawne. W tym roku mieliśmy też grupę osób niewidomych. Wiele osób, które chciały zaszczycić tak naprawdę, zaszczycić swoją obecnością nas na tej wigilii, były osoby bezdomne. Ale to ja tak wejdę w słowo, jest dużo takich osób w Wałbrzychu? Tak. Jeżeli chcielibyśmy tak naprawdę zaprosić wszystkich na taką wigilię, to ta wigilia to nie byłoby 1200 osób, tylko byłaby to wigilia o wiele większa. Nie jesteśmy w stanie tych osób zaprosić. W tym roku było zaproszonych około ponad 400 dzieci, samych małych dzieci. Jest to bardzo miłe, bardzo takie było piękne, jak mamy trzymały dzieci na rękach, w wózeczkach, bo to są też tak naprawdę kilkomiesięczne dzieci, nawet i mniejsze, uczestniczyły w tej wigilii. Jest to coś pięknego, jak się widzi te osoby, jak się z nimi można przełamać opłatkiem, można im złożyć życzenia i oni też są mile zaskoczeni, bo może nie z wszystkimi się mogę złamać opłatkiem, bo to jest niemożliwe, ale z tymi osobami, które chcą, zawsze to robię. Nawet już po łamaniu opłatkiem i już tak jakby konsumowaniu tej wigilii, też podchodzono i jeszcze składano nam życzenia. I to jest takie bardzo miłe, takie bardzo wymowne i dla mnie bardzo ważne. A jak to wygląda? Bo z tego, jak po tym, jak prezydent Szałemej zrezygnował z tych dotacji dla organizacji pozarządowych, między innymi też pani korzystała z tych dotacji wcześniej, trudno zorganizować coś, jeżeli się nie ma dotacji, ale znowu z drugiej strony wiem, że prężnie Pani działa, jeśli chodzi o pozyskiwanie sponsorów. Tak, rzeczywiście w tym roku trochę ta wigilia była, no, trzeba powiedzieć jasno, biedniejsza, bo zawsze na końcu każda osoba wychodząca dostrzymywała gdzieś około pół kilograma cukierków czekoladowych i to takim było uwieńczeniem tej wigilii. W tym roku otrzymały tylko i wyłącznie dzieci słodycze, drobne prezenty, z racji tego, że tych środków nie było, ale chcę powiedzieć, że na tą wigilię, pomimo że nie dostajemy środków miejskich, to wiele osób, wiele sponsorów jest zaangażowanych w to przedsięwzięcie. I takich, którzy są na tych wigiliach. W tym roku chciałabym powiedzieć, że zaprosiliśmy te osoby, które tak naprawdę nam pomagały, które zadzwoniły, zapytały, poprosiły, pytały, czym, w czymś tam pomóc. W drobniejszych bądź większych sprawach, ale nam pomagano. I tak naprawdę najbardziej chciałabym też tutaj podziękować, może nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, ale to wykorzystam. Dziękuję Stanisławowi Wójcikowi z parafii świętego Wojciecha. Jest to ksiądz, który tak naprawdę udostępnia mi pomieszczenia
żebyśmy mogli spakować słodycze, żeby można było przechowywać produkty, które potem przekazujemy na Wigilię. Dziękuję też księdzu Osolińskiemu z parafii świętej Anny, bo tak naprawdę bez niego też tej Wigilii by tutaj nie było i bez wielu, wielu osób, które w każdym roku pomagają nam przy tej Wigilii. W tym roku był na przykład pan Frąckowiak i może kiedyś Państwo zapytacie, był zdziwiony takim olbrzymim przedsięwzięciem, bo Wigilia jest czymś bardzo pięknym. Nie wszystkich zapraszamy przedsiębiorców, bo nie bylibyśmy w stanie. Jak mam zaprosić 50 przedsiębiorców, którzy mi pomagają, to wybieram tak naprawdę pojedyncze osoby, zapraszam. Niektóre osoby wyjeżdżają, nie mogą korzystać z tej Wigilii, ale staram się, żeby każda osoba zobaczyła, dla kogo to jest, bo tak jak pan, jak mówimy, nie ma prasy, nie ma telewizji, bo gdyby była prasa i telewizja, to tak naprawdę każdy by wiedział, ile osób, do ilu osób to trafia. Więc w tym roku był pan Frąckowiak. Czy na tej Wigilii, którą pani organizowała, pojawił się ktoś z miasta, z władz miasta? Bo Wigilia Miejska odbyła się mniej więcej w tym samym czasie, tylko ona miała zupełnie inny charakter. Mogliby brać przykład z tamtych. Powiem tak, na tej Wigilii Miejskiej też byłam. Uważam, że jest to też celowa rzecz, trafia to też do mieszkańców. Było sporo też osób na tej Wigilii Miejskiej i uważam, że nie było to złe przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o tą Wigilię, którą organizowaliśmy tutaj, na pewno był pan prezydent Szałemej, z racji tego, że jest prezydentem miasta Wałbrzycha i poprzedni prezydent Piotr Kluczkowski, który tak naprawdę zapoczątkował ze mną tą Wigilię. Zaczęliśmy od 450 osób, a teraz kończymy, ja myślę, nie kończymy, dalej kontynuujemy i pewnie ta Wigilia będzie co roku coraz więcej osób miała tutaj, bo spotykam się z takimi sytuacjami, że panowie albo panie przychodzą, bo wiedzą, że ich nie wyrzucimy. Nigdy nikogo nie wyrzuciłam z takiej Wigilii, nikogo nie pozostawiłam w takim dniu samym. Było jeszcze wiele osób, które zapraszaliśmy, które były współorganizatorami takiego przedsięwzięcia. Była pani Katarzyna Mrzygłocka, posłanka na Sejm, która też nam pomagała w tej Wigilii. Wszystkie osoby, które nam pomagały, były zapraszane wprost, ewentualnie będziemy je zapraszać na drugi rok. Mówię, nie wszystkich mogę zaprosić, ale z tego miejsca, z całego serca, od siebie i od wszystkich, którzy organizowali tę Wigilię, chciałabym podziękować wszystkim sponsorom i tym, którzy chcą, żebym o tym mówiła i wymieniała ich, i o tych, którzy chcą być tak naprawdę takimi, o których się nie mówi, a pomagają. Są to osoby o wielkim sercu. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że to są osoby, które co roku zawsze pomagają. I przede wszystkim to wolontariuszom i pracownikom hotelu Maria. Wolontariusze pracują od godziny 7 rano do godziny 15:30. Skończyliśmy tą pracę. I przede wszystkim temu personelowi, bo personel też jest oddany, to była sobota wolna, tak naprawdę każdy mógł sobie posiedzieć w domu, nie było wesela w hotelu Maria, więc ani innych uroczystości, ale jednak te osoby rozumieją to, bo to nie jest pierwsza Wigilia, te same panie, te same kelnerki, ci sami kucharze. Ogólnie, jestem tak bardzo dziękuję im. Wałbrzych słynie chyba z dobroci z tych wolontariuszy, ale tak wracając do tematu. Wigilia to jest ten okres właśnie przed końcem nowego roku, tutaj już akurat się kończy ten rok. Gdyby pani miała w kilku słowach powiedzieć podsumowanie tego roku, który był w Wałbrzychu. Wałbrzychu? Dobry był, zły? Wie pan, no myślę, że na pewno lepszy, tak? Mamy nowego prezydenta, mamy uchwalony budżet bardzo ambitny, inwestycyjny. Jeżeli wszystko się sprawdzi w tym budżecie, to po prostu będzie no, pięknie. Ja bardzo bym chciała, żeby wszystko się udało i wszystkie zamierzenia, założenia, które zostały założył pan prezydent miasta Wałbrzycha, żeby jednak się ziściły, bo jest to niesamowite przedsięwzięcie i niesamowite wyzwanie. Tak, niesamowite przedsięwzięcie, rekordowe. Wszędzie się mówi o tym, że to jest rekordowy budżet, ale pani się nie zgodziła na ten budżet. Tak, no nie zgodziłam się na ten budżet, myślałam, że akurat tutaj nie padnie to pytanie. Nie zgodziłam się nie na cały budżet.
chcę wyjaśnić, że gdyby budżet był podzielony na sektory i głosowalibyśmy konkretne elementy, to w tym momencie nie w każdym elemencie się nie zgadzam z prezydentem. Nie zgodziłam się, jasno mówiąc, artykułując na ścieżkę rowerową, gdzie uważam, że ścieżka rowerowa może powstać i powinna powstać, drodzy mieszkańcy, z racji tego, że tych ścieżek nie ma. Ale jest tak dużo inwestycji, z których najprawdopodobniej, a jestem przekonana, bo zawsze co roku tak jest, są oszczędności. Z tych oszczędności taka ścieżka rowerowa mogłaby powstać. Tak, tylko z drugiej strony ja tak jeżdżąc po całej Polsce, ja widziałem inne miasta, jak te ścieżki rowerowe wyglądają. Poznań, Słupsk, Legnica. To nie jest tak, że dookoła jakiejś największej dzielnicy ścieżka rowerowa, tylko jest z dzielnicy na dzielnicę. A tłumaczenie, że to jest płaski teren, no niestety, no, żyjemy w górach. Według mnie przynajmniej tak się wydaje, że powinna być ścieżka, jeżeli już miałaby powstać, to z jednego miejsca do drugiego, a nie dookoła. Nie jeżdżę rowerem, bo nie mam czasu. Mój czas jest tak ograniczony, że poruszam się innym środkiem lokomocji, samochodem, bo gdybym korzystała, zresztą popołudniami też nie mam czasu, bo albo mam... Jestem na spotkaniach, ewentualnie kontaktuję się, albo jestem z domu, tak naprawdę mam dziecko, które jest tutaj, potrzebuje też mamy, więc mało korzystam z roweru. Mogę powiedzieć, że w ogóle nie jeszcze z rowerowych ścieżek nie korzystam i to nie jest tak, że nie korzystam i nie chcę. Nie, 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 absolutnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. Może pan ma rację w tym, że ta ścieżka powinna łączyć dzielnicę i trochę dalej. Ja przede wszystkim podkreślam, dzisiaj uważam, że ta ścieżka rowerowa nie jest mi do życia potrzebna i wielu mieszkańcom może się ze mną nie będą zgadzać, bo każdy ma prawo się nie zgodzić z tym, co teraz tutaj mówię. I, tak, i dobrze, bo jakby każdy mówił to samo, to byłoby niedobrze. Uważam, że ścieżkę można zrobić, było z oszczędności. Za chwilę będą trudniejsze decyzje, które będziemy musieli podejmować. No tak, i takowe... tym bardziej, że rozwiązanie szkół. No właśnie. I to jest, wie pan, i to jest to, co dopiero mi sens powiek będzie tutaj ściągał, bo sama wiem, co przeżywałam w pierwszej kadencji, jak likwidowałam szkołę 20. Dla mnie to był naprawdę było wielkie przeżycie, strajki tych rodziców. Dzisiaj dzieci chodzą do szkoły 37, jest fajnie, ale tutaj będzie, myślimy, na pewno będzie i jak tutaj siedzę, to nie mogę powiedzieć, że żadnej szkoły nie zlikwiduję, bo byłabym, no tutaj kłamałabym w tym momencie z racji tego, że jest ten niż. To będzie trzeba te szkoły zlikwidować. Ile będzie trzeba tych szkół zlikwidować? Pan prezydent przygotuje nam dokumenty. Będziemy mogli z tych dokumentów skorzystać. Myślę, dlaczego akurat takie szkoły, które są po remontach, są zrobione, dobrze prostują? W tych szkołach, z tego co mamy pierwsze informacje, to na pewno w tych szkołach dlatego, że jest mniej dzieci, że te dzieci, które powinny tak naprawdę tutaj chodzić do tych szkół, są w innych szkołach. Tak po prostu rodzice... którzy, ja powiem tak, ja sama mieszkam na Piaskowej Górze, a moje dziecko chodzi na Podzamcze. No tak, ale więc nie ma już rejonizacji. Ja tak, wiem, każdy ale każdy ma prawo gdzieś tam to dziecko dowieźć. I z tego sam wynika, że ci, którzy dojeżdżają do pracy na przykład na Podzamcze czy na Piaskową Górę, starają się znaleźć to miejsce dla dziecka do szkoły w swoim takim miejscu, gdzie pracują, żeby potem nie borykać się z problemami dojazdu. Przede wszystkim przy tych małych dzieciach, tak? Bo przy tych większych dzieciach to już wiemy, że na sobie dojadą do liceum czy tam do innych szkół. No a jak to do innych szkół? W takim wypadku? No bo rozumiem, że rodzic dojeżdża do pracy, a dzielnica Sobięcie na przykład, jedna z najbiedniejszych w mieście. Dwie szkoły od razu zabierane. To powiem panu, jest najgorsze, co może być. Też nad tym się bardzo głęboko zastanawiam. Będziemy teraz jeździć po tych szkołach od poniedziałku praktycznie. O godzinie 16 są spotkania w szkołach. Będziemy wysłuchiwać stron, będziemy sami rozmawiać, będziemy zastanawiać się. Jest komisja edukacji. Na komisji edukacji zapewne będą połączone komisje i każdy radny będzie mógł uczestniczyć w takich komisjach. Na pewno będziemy musieli podjąć słuszne decyzje, bo jak to mówią, no, każda decyzja jest ciężką decyzją, ale ona będzie musiała być podjęta. Nie możemy być zakłamani, bo jeżeli będę tutaj mówiła panu, że żadnej szkoły nie zlikwiduję, to za chwilę ludzie powiedzą, jest pani kłamcą, tak? Nie mogę powiedzieć, że żadnej szkoły nie zlikwiduję, bo jeżeli nie zlikwiduję, to będzie po prostu to jeden wielki problem. Tak, ale może dzięki tej ścieżce... Prawdopodobnie, która szkoła musi pójść w likwidację, ale czy
6, no nie wiadomo, zobaczymy. Wie pan, mówimy o 6, za chwilę ktoś tam puści plotkę, mówimy, będzie mówić o 10. Znaczy to nie jest plotka, to jest oficjalna informacja prezydenta. O 6, tak? O 6. To ja słyszałam o 5. No to na pewno jest to dużo, więc będziemy, ja uważam, że powinniśmy się jeszcze zastanowić nad tym, czy nie jesteśmy w stanie połączyć na przykład w Sogięcinie szkoły, utworzyć jednej. Z tego, co orientowałam się i pytałam, to jest problem z wydaniem chyba, bodajże pozwolenia z kuratorium oświaty na to, żeby szkoły gimnazjalne łączyć z podstawówkami. Takiej zgody nie otrzymała bodajże 7 na Podzamczu. Nie wiem, czy gmina wystąpiła z takim zapytaniem, czy w ogóle można połączyć. Myślę, że wzorowało się na tamtej informacji, bo do tej pory takiego pozwolenia nie otrzymano. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na pewno to, co się dzieje, a zadziało się, że od tej sesji, która teraz była przed Nowym Rokiem, no jest to na pewno dla mnie przeżycie, bo jak widzę rodziców, którzy strajkują, gdzie są transparenty, na pewno nie chciałabym, żeby Wałbrzych znowu z tego zasłynął, ale trzeba podjąć decyzję, no trzeba taką decyzję jednak podjąć, która no coś zmieni, ale żeby też nie ze szkodą dla dzieci, bo zawsze trzeba patrzeć na to, że te dzieci są też tak naprawdę najważniejsze tutaj w tym momencie. Nieraz te pieniądze nie są aż tak ważne, jak to, żeby te dzieci po prostu czuły się dobrze, tak, w swoim własnym środowisku, żeby, jak to mówią tutaj na mieście, jak akurat do Państwa szłam, to Pan mówi, albo Pani zrobi tak, że powstaną getta. Nie powstaną getta. Nie chciałabym, zresztą boję się czegoś takiego, żeby rzeczywiście nie zrobić takich właśnie skupisk, gdzie byłoby po prostu tylko i wyłącznie źle. Tym bardziej sobie się zapowiada, że tak już może powstać, jeżeli się zlikwiduje te dwie szkoły. Ale zostawmy ten temat już w tym roku, od nowego roku zaczną się spotkania w szkołach. Także być może zapadną jeszcze jakieś inne decyzje. Póki co ja dziękuję za wizytę. Z Państwem się również żegnam. Do widzenia. Ja też Państwu dziękuję za to, że Państwo chcieliście mnie wysłuchać. I jeszcze raz z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Tym organizatorom, współorganizatorom i tym, o których nie mówię tutaj, i pozostali inkognita, jak to się mówi. Ale bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo ważne. I mówię w tym miejscu i będę ciągle powtarzała, dopóki będziemy mogli, to ta Wigilia Miejska będzie w Hotelu Maria dalej kultywowana, bo uważam, że jest to bardzo ważny cel i uważam, że mieszkańcy dobrze się tam czują, bo nie narzekają i wychodzą do domu tak jakby z takim poczuciem, że było tam miło, przytulni i zawsze co roku o tej samej porze do nas trafiają. Także bardzo serdecznie dziękuję za wszystko jeszcze raz. No i aby te spotkania trwały jak najdłużej. Tak, żeby spotkania trwały jak najdłużej, żeby Państwo mogli któregoś pięknego dnia nas zobaczyć w telewizji, jak wygląda tak naprawdę ta piękna, duża Wigilia Miejska i jak to jest od początku do końca. Dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia.